Wiecie co, nie wiem czy słyszycie, ale pada deszcz, a ja wyszłam z założenia, że nawet padający deszcz nie przeszkodzi mi w nagraniu tego filmu na zewnątrz, więc witajcie bardzo serdecznie, bardzo sympatycznie w moim kolejnym filmiku, w którym opowiem Wam o moich czytelniczych wrażeniach, po przeczytaniu dwóch książek wiążących się z tematem czarownic. Jedna jest bezpośrednio związana z tematem czarownic, a druga, tak powiedziałabym, pośrednio. Pierwsza z nich to Czarownice z Manning Tree, powieść, debiutancka powieść Beth Underdown, a druga z tych książeczek to taka niepozorna, niewielka książeczka, która jednak od samego początku wzbudziła moje zainteresowanie. Tajemniczy czarny kot, legendy i przesądy. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, no to jak najbardziej zachęcam Was do zostania ze mną. Zaczniemy sobie od tego tajemniczego czarnego kota. Tą konkretną książką zainteresowałam się dlatego, że nosi tytuł Legendy i przesądy, a jak dobrze wiecie, ja i legendy, i przesądy naprawdę bardzo lubię, a tak ogólnie rzecz ujmując, po prostu uwielbiam czarne koty. Moim zdaniem czarne koty to są najpiękniejsze koty na świecie, w ogóle chyba najpiękniejsze zwierzęta na świecie. Sama kiedyś miałam czarnego kota, co prawda z białą krawatką, ale jednak powiedzmy, że był to czarny kot. No i też nigdy nie traktowałam czarnych kotów jako takich, które przynoszą nieszczęście, wprost przeciwnie. Dlatego byłam ciekawa, jak tutaj autorka tej książki, Natalie Semenik, zabrała się do ugryzienia tego tematu czarnego kota. Wcześniej czytałam też inną książkę poświęconą kotom, książkę Madeline Swan, Historia kotów. No i stwierdziłam, że to była książka poświęcona ogólnie kotom, natomiast ta wydawała mi się, że będzie skierowana bardziej do miłośników kotów czarnych. Troszkę się pomyliłam dlatego, że właściwie połowa albo nieco ponad połowa tej książki liczącej sobie no prawie 140 stron poświęcona jest historii kotów w ogóle. To jest historia z jakimś tam naciskiem na czarnego kota, ale jednak ten nacisk moim zdaniem jest za mały i szczególnie dziwnie to wygląda w momentach, w których na kartach tej książki pojawiają się jakieś fotografie czarnych kotów, a czytamy akurat wtedy o kotach ogólnie, więc podsumowując, jakoś po lekturze tej książki nie dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, których nie wiedziałabym wcześniej, ale też tak jak mówię, ja wcześniej już przeczytałam jedną książkę o historii kotów, więc pewne rzeczy siłą rzeczy musiały się powtórzyć, no ale jednak liczyłam na coś troszkę lepszego. Liczyłam, że większość tej książki jednak zajmą legendy i przesądy. Tak nie było. Legendy i przesądy to była maksymalnie 1/3 tej książki i to 1/3 z końca. Od końca, więc już kiedy zbliżałam się ku końcowi, kiedy byłam już trochę rozczarowana tą historią kotów, no to doszłam w końcu do tych legend i przesądów, z czego też troszkę się rozczarowałam, bo nie było ich wcale tak dużo, a na dodatek większość z nich była mi już znana. Właściwie najbardziej zainteresował mnie taki rozdział zatytułowany Kot z przymierzeńcem marynarzy, bo o tym nigdy wcześniej nie słyszałam, więc to była dla mnie pewna nowość. Minusem jest również to, że nie doszukałam się tutaj nigdzie bibliografii, a to też jest pewnym minusem. Ta książka Historia kotów, którą pokazywałam Wam przed chwilą, bibliografię ma, więc przez to jest dla mnie też taka wiarygodniejsza. No i słuchajcie, ta książka jest malutka pod względem w ogóle formatu. Liczy 140 stron, ale na dobrą sprawę, gdybyście wycięli z niej wszystkie te jakieś ilustrowane wstawki, no to tego tekstu przypuszczam, że byłoby jakieś 80-70 stron. Wciąż w tym formacie, natomiast gdybyśmy format powiększyli, no to byłaby już naprawdę niewielkich rozmiarów książka. Myślałam, że ona jest jednak troszeczkę grubsza. Zresztą wiecie co, kiedy natrafiłam na taki podrozdział kabaret Czarny Kot, taki bardzo popularny francuski kabaret, no to na dobrą sprawę poświęcono mu, żebym Was nie oszukała, jedną stronę, bo drugą zajmuje plakat, a tutaj już macie kolejny rozdział Kot z legendy, więc to jest troszeczkę za duży skrót. Natomiast plus za samo wydanie, bo rzeczywiście książka, abstrahując już od tego, co ona zawiera, jest wydana naprawdę ładnie, to jest twarda oprawa, mamy nawet taką zakładeczkę, bardzo ładny papier, wszystko jest dopracowane do ostatniego szczegółu,
Ale właśnie, ale to nie jest to, co chciałam w niej znaleźć. O czarnym kocie wiadomo, tutaj się czegoś dowiemy. Dowiemy się o tym, że on w niektórych kulturach traktowany był jako zły omen, natomiast w innych przypadkach przynosił szczęście, ale na dobrą sprawę myślę, że to wiadome było już każdemu wcześniej. Także dla kogoś, kto nigdy nie czytał żadnej książki o historii kotów, myślę, że to może być ciekawy punkt wyjścia, chociaż bardziej polecałabym książkę, która jednak zawiera jakąś bibliografię. No a dla pozostałych osób to może być drobne rozczarowanie. Opis z tyłu jest taki. Przez stulecia czarny kot przeżywał najróżniejsze przygody. Dla jednych symbol nieszczęścia, dla innych talizman szczęścia, raz poddawany torturom, innym razem czczony, zawsze jednak fascynował. Zatem poznajcie jego dzieje oraz legendy spowijające czarnego kota tajemnicą i otaczające przesądami. Zresztą myślę, że chcąc poświęcić całą książkę właśnie czarnemu kotu, trzeba poszperać trochę głębiej, może rzeczywiście trochę głębiej zagłębić się w różne kultury, w różne przesądy, jakieś tam zabobony, legendy i tak dalej, i wtedy stworzyć rzeczywiście grubszą, większą, bardziej obszerną książkę, która będzie lepiej przemawiała do czytelnika. To jest taka książka, którą na dobrą sprawę przeczytałam maksymalnie w godzinę i naprawdę w tym momencie nie przesadzam. Ale od tej, powiedziałabym delikatnie rzecz ujmując, neutralnej recenzji książki Tajemniczy czarny kot, przejdziemy sobie teraz do recenzji książki debiutanckiej. Beth Underdown, Czarownice z Manning Tree. Pierwszy raz zobaczyłam tę książkę gdzieś na stronie jakiejś księgarni i przyciągnęła mnie do niej jej okładka, bo okładka rzeczywiście jest taka wzrok przyciągająca. Pełno na niej jakichś ziół, roślin i to rzeczywiście bardzo ładnie współgra z tym tematem czarownic. Już z przodu na okładce znajduje się taka polecajka autorki powieści Dziewczyna z pociągu. I ta też pani pisze, sugestywna i przerażająca. I powiem Wam, że to są bardzo trafne słowa oddające klimat, oddające to, co dzieje się w tej powieści, bo ta powieść rzeczywiście jest i sugestywna, i przerażająca. Pewnych rzeczy nie mówi się tutaj wprost i właśnie dzięki temu one przerażają. Gdyby były powiedziane wprost, to wszystko nie byłoby już takie niepokojące, magiczne, no jakieś takie. Mój brat Matthew zabił 106 kobiet. Nieodmiennie fascynuje mnie z kolei tył tej okładki, ale do rzeczy. Jest rok 1645. Młoda wdowa powraca do Manning Tree, niewielkiej miejscowości w hrabstwie Essex, gdzie się wychowała i gdzie wciąż mieszka jej brat. Wkrótce odkrywa, że jej dawny dom przestał być bezpiecznym miejscem. Matthew się zmienił, a po okolicy krążą dziwne plotki. Ludzie szepczą o czarach i wielkiej księdze, w której Matthew Hopkins zapisuje nazwiska czarownic. Do czego doprowadzi jego obsesja, jakiego wyboru dokona Alice, znalazłszy się w samym sercu szatańskiego planu. Inspirowana prawdziwą historią osławionego tropiciela czarownic, wstrząsająca debiutancka powieść Beth Underdown łączy fascynujący wątek historyczny z narracją, w której pobrzmiewają echa opowieści podręcznej Margaret Atwood, tworząc prawdziwie niepokojące doznanie literackie. Powiem Wam szczerze, że to rzeczywiście było niepokojące doznanie literackie. Pokładałam w tej książce duże nadzieje, no i na szczęście się nie zawiodłam. Bardzo podoba mi się tutaj też ten środek tej książki, bo on odzwierciedla, jakby naśladuje tę księgę czarownic spisywaną przez brata głównej bohaterki. I jaką formę ma w ogóle ta książka? Ta książka ma formę takiej relacji, którą spisuje zamknięta w jakimś pomieszczeniu główna bohaterka. Więc czytelnik już na wejściu, już rozpoczynając czytanie tej książki, orientuje się, że coś poszło nie tak, że choć ta główna bohaterka, wdowa, powróciła do rodzinnej miejscowości, do brata, no to nie żyje u jego boku w szczęściu, tylko no właśnie, coś poszło nie tak, i coś sprawiło, że ona siedzi w zamknięciu i stwierdza, że musi podzielić się z tym, czego doświadczyła, tą historią, bo inaczej być może ona odejdzie w zapomnienie. Co jest też takiego niesamowitego w tej historii? Przede wszystkim to, że opowieść stworzona przez Beth Underdown jest oparta na faktach. Jest oparta właściwie może nie na faktach, ile na
prawdziwym człowieku, bo Matthew Hopkins rzeczywiście kiedyś istniał, rzeczywiście kiedyś stąpał po tym świecie. Matthew Hopkins pozostawił po sobie niewiele dokumentów. Książka ta jest więc z konieczności opowieścią fikcyjną, osnutą wokół fragmentarycznych danych, jakie przetrwały. Na temat prywatnego życia Hopkinsa nie wiadomo prawie nic, natomiast zachowały się opisy jego działalności jako samozwańczego tropiciela czarownic. Tak pisze o tym wszystkim Beth Underdown w posłowiu do książki i też opisuje tutaj konkretnie, którzy bohaterowie są prawdziwi, a którzy są zmyśleni. Większość z tych bohaterów jednak jest zmyślona, zresztą tak samo jak ta młoda wdowa, właściwie ta spisująca tę całą historię, ona też najprawdopodobniej jest zmyślona, bo nie ma ostatecznego takiego potwierdzenia, że Matthew Hopkins miał siostrę, choć wiadomo, że miał braci i ci bracia występują w tej powieści. Wiadomo też, że jego ojciec był pastorem, no i tutaj też ten ojciec, którego poznajemy już swoją drogą po śmierci, był pastorem. Beth Underdown podeszła do tej historii trochę tak, jak na przykład Margaret Atwood w książce Grace i Grace, w której to prawdziwa historia posłużyła za kanwę opowieści. Również to, co nie było wiadome, zostało uzupełnione przez Margaret Atwood i podobnie postąpiła Beth Underdown. To, co było wiadome, pozostawiła, natomiast te wszystkie luki pouzupełniała przez siebie. I zrobiła to rzeczywiście w taki przerażający sposób, bo co tutaj przeraża? Przerażają tutaj przede wszystkim bohaterowie, a szczególnie kobiety, chociaż niekoniecznie. Okazuje się, że cały ten proceder poszukiwania czarownic w okolicy Manning Tree napędzają ludzie. Zaznaczyłam sobie tutaj jeden cytat, który charakteryzuje to wszystko w taki bardzo celny sposób. Pominę teraz imię jednej z bohaterek, ale chciałabym, żebyście usłyszeli ten fragment. Uczęszczała na nabożeństwa z mniejszą regularnością aniżeli inni. Syn jej, żywiołowy chłopiec, który kiedyś wdrapał się na dach młynarza w rękawicach i wrzucił mu do izby przez komin gniazdo os, wyjechał na wojnę. Młynarz zaś wypatrywał sposobności zemsty na matce, która nie pozwoliła mu wychłostać swego dziecka. Sposobność owa objawiła się pod postacią Matthew, czyli pod postacią tego tropiciela czarownic. Więc sami widzicie, to ludzie sami nakręcali niejednokrotnie ten proceder czyhania, szukania nowych czarownic. Tę książkę Beth Underdown czytało się bardzo szybko i właściwie sama się zdziwiłam, bo ta książka ma prawie 400 stron, a ja przeczytałam ją w 2 popołudnia. Gdyby ktoś przysiadł tak przy niej konkretnie, no to myślę, że przeczytałby ją w 1 dzień. Więc to jest książka, którą czyta się szybko, ale o której się nie zapomina, bo to też nie jest książka, o której się zapomina. To jest naprawdę bardzo dobra książka. Jeżeli ktoś z Was lubi książki z wątkiem historycznym w tle, no to będzie oczarowany. Także ja myślę, że tyle już wystarczy moich opowieści, jeżeli chodzi o te dwie książki. Tajemniczy Czarny Kot. Książka może być ciekawa dla osób, które wcześniej nie czytały nic o kotach, natomiast jeżeli ktoś już troszeczkę historię kotów, jakieś przesądy związane z kotami zgłębił, no to może poczuć się troszkę rozczarowany. Natomiast te czarownice z Manning Tree jak najbardziej polecam, tak jak powiedziałam, szczególnie dla osób, które lubią książki z wątkiem historycznym, które lubią książki oparte na faktach, chociaż ciężko powiedzieć, że to jest książka oparta na faktach. To jest książka oparta na prawdziwym człowieku, prawdziwym tropicielu czarownic. No i przede wszystkim niesamowicie wciąga. To Wam gwarantuję, że wciągnie Was całkowicie. Także tu znajdziecie mój poprzedni filmik. To była, jeżeli dobrze myślę, recenzja 2 poetyckich, niesamowitych, fascynujących, wciągających, mistrzowskich polskich książek, polskich debiutów. Zapraszam do zerknięcia. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, bo mam dla Was kolejne świetne książki i kolejne świetne jakieś tam literackie cudeńka. Pa, pa.